Cześć. Hyundai Kona to taki król dawania klientom wyboru, bo występuje zarówno jako zwykły benzynowy crossover, jako hybryda, jako pełny elektryk, a także w pełnokrwistej 280-konnej wersji N. A i to jeszcze nie wszystko, bo dzisiaj przetestujemy wariant, nazwijmy to usportowiony, czyli Kona N-Line z blisko 200-konnym silnikiem 1.6 TGDI. Zapraszam na materiał. Motory 1.0 turbo i 1.6 turbo, hybryda 1.6, elektryk w dwóch wariantach, pełnokrwista N-ka, faktycznie jest tego sporo. Natomiast auto w wyposażeniu N-Line można mieć tylko z tym silnikiem. Mamy tu więc nie tylko zadziorny wygląd, ale też idące za nim osiągi. Setka w 7,7 sekundy i prędkość maksymalna wynosząca 210 km na godzinę. To wyniki dla testowanego dziś auta przednionapędowego. Dostępny jest też wariant 4WD, wolniejszy do setki o 0,4 sekundy. To w sumie dość rzadka sytuacja, że wariant czteronapędowy jest wolniejszy od przednionapędowego, ale w tej wersji Hyundai dobrze poradził sobie z problemem buksujących kół. Do około 20-30 km na godzinę auto przyspiesza ospale, dopiero później zaczyna wyrywać do przodu. Dzięki temu para nie idzie w gwizdek, ale z drugiej strony to pewne zamulenie przy ruszaniu potrafi irytować w mieście. Po prostu trzeba się do tego przyzwyczaić. Co poza tym? Faktycznie Kona w tej wersji jest odczuwalnie dość szybka. Mamy tu do czynienia z niewielkim nadwoziem, więc zdecydowanie jest z czego pojechać. Można się tu doszukiwać pewnych porównań do Forda Pumy ST, czyli również przednionapędowego crossovera o podobnej mocy, ale jednak Kona w tej wersji będzie autem zdecydowanie bardziej spokojnym. Łagodnie zestrojonym, przyjaźniejszym na co dzień, dość szybkim na prostej, ale jednak nie dającym tyle satysfakcji w zakrętach. Tego trzeba szukać w Konie N. W wersji N-Line układ kierowniczy ma przyzwoity opór, ale jest kompletnie martwy, zaś brak szpery przy takiej mocy powoduje ślizganie się wewnętrznego koła przy ambitniejszym pokonywaniu zakrętów. Tyle o aspektach dynamicznych. Przejdźmy teraz do materii interesującej zdecydowaną większość klientów kupujących miejskie crossovery. Fotele w naszej wersji są bardzo wygodne, a ponadto mają nawet wentylację, co w tej klasie zasługuje na szacunek. W Konie siedzi się całkiem wysoko. Mamy tu dobrą widoczność, wygodnie się do niej wsiada i się z niej wysiada, a zawieszenie dobrze sprawdza się na co dzień. Jest nieco sztywniejsze niż w zwykłych wersjach, ale nadal zachowuje sporą dawkę komfortu. Dwusprzęgłowa skrzynia biegów 7 DCT miewa chwilę zawahania przy mocniejszym kopnięciu w pedał, ale pracuje płynnie i dobrze sprawdza się w codziennej jeździe. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że Kona z tym silnikiem zużywa dość sporo paliwa. W mieście będzie to pomiędzy 9 a 10 litrami na setkę, podobnie na autostradzie, za to w spokojnej trasie da się zejść poniżej 7. Zbiornik ma pojemność 50 litrów. Jakiś czas temu Hyundai zafundował Konie kurację odmładzającą. Zmiany z zewnątrz były raczej kosmetyczne. Przeprojektowano grill i lampy, ale to właśnie wraz z liftingiem zadebiutowała odmiana N-Line. Oznacza się ona lakierowanymi w kolorze nadwozia nad kolami, specjalnymi alufelgami czy sportowo zarysowanymi zderzakami. Charakterystycznym elementem jest również potrójna atrapa wlotu powietrza pomiędzy maską a grillem. Prezentowany dziś samochód pomalowano mocno wyróżniającym się lakierem Dive In Jeju. W środku Kona po liftingu zyskała zegary cyfrowe i większy ekran systemu multimedialnego. Widać, że to wnętrze starszej generacji, ale pod wieloma względami będzie to zaleta. Obsługa auta jest bajecznie prosta. Mamy tu fizyczny panel klimatyzacji, sporo klawiszy funkcyjnych wokół gałki skrzyni biegów i przyciski skrótów zaraz pod ekranem multimediów. Sam system jest również przejrzysty i raczej prosty w użyciu. Brakuje tu bezprzewodowego połączenia CarPlay. Pamiętajcie o wyposażeniu się w kabel USB. Sama jakość materiałów jest mocno przeciętna, a upływ lat widać choćby po wyświetlaczu head-up, który nie pojawia się bezpośrednio na szybie, a na wyjeżdżającej płytce. Ilość miejsca z tyłu jest raczej typowa dla tego segmentu. Szału nie ma, ale osoba o wzroście około 180 cm usiądzie w miarę wygodnie za mierzącym tyle samo kierowcą. Brakuje niestety nawiewów, jest za to jeden port USB. Pojemność bagażnika to 374 litry.
Jest to zapewne wartość liczona razem z przestrzenią pod podłogą, bo wizualnie kufer robi niestety przeciętne wrażenie. Jest też jeszcze jedna rzecz, która drażni mnie w konie chyba najbardziej. Chodzi o przeczulenie asystentów jazdy. Narzekał na to już zresztą Marcin, testując model przedliftowy. Asystent pasa ruchu jest super aktywny. Co chwilę szarpie za kierownicę i na nas pika. Podobnie jest z monitorowaniem martwego pola. I co gorsza, nawet jeśli to wszystko powyłączamy, to po ponownym odpaleniu auta wszyscy asystenci wracają. I jest to nawet najgorsze, ponieważ aby to wszystko wyłączyć, musimy przeklikać się przez kilka menu na ekranie dotykowym. Szkoda, irytujące i źle skalibrowane. Cennik Hyundai Kony otwiera kwota 90 900 zł za auto z silnikiem 1.0 TGDI 120 koni w wyposażeniu piór. Na szczycie cennika jest wariant elektryczny za przeszło 200 000 zł. Auto w prezentowanej dzisiaj wersji startuje od 126 400 zł, zaś ten konkretny egzemplarz dobija do 144 900 zł. Konkurencji jest dużo, bo praktycznie każdy producent ma dziś w ofercie crossovera segmentu B. Kona na ich tle wyróżnia się mocnym silnikiem 1.6 TGDI. Tego w innych modelach raczej nie uświadczymy, a jak już to w pełni sportowej wersji, jak choćby wspomniana wcześniej Puma ST. Zatem podsumowując, mamy tu dobrego kompana do codziennej jazdy. Kona N-Line zadziornie wygląda, ma dynamiczny silnik, ale pamiętajcie jednak, że ze sportem ma niewiele wspólnego. To raczej taka szczypta charakteru, której zresztą w innych miejskich crossoverach raczej nie ma. Natomiast jest to bardziej rezerwa mocy niż coś, co kusi do dynamicznej jazdy. Ja poproszę tylko o jeden dodatkowy przycisk, taki z ikonką asystenta pasa ruchu i napisem OFF. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia. Jeżeli test Wam się spodobał, zachęcam do zostania naszym subskrybentem. Staramy się tworzyć więcej takich filmów. Do usłyszenia.